dla nas sukcesem już jest awans do finałów. Co do oczekiwań na najbliższy finał, myślę, że każdy kolejny mecz podejść w 100% zaangażowany, a po 40 minutach, jeżeli wygramy, to będzie super, a jeżeli nie i damy maksa z siebie, to też będzie dobrze. Myślę, że każda z drużyn, która już jest w finale, jest mocną drużyną, aczkolwiek uważam, że WKS i WKK są takimi kandydatami do złotego medalu. Znaczy, tak jak powiedziałem, 100% skoncentrowany przed każdym najbliższym meczem i myślę, że jeżeli tak będzie, jak sobie zakładamy, to jesteśmy w stanie zajść naprawdę daleko. Oczekiwania są spore. Medal Mistrzostw Polski, pracujemy na to cały sezon, więc myślę, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. Myślę, że każdy zespół jest bardzo silny, w szczególności zespoły z Wrocławia, WKK i Śląsk. Asseco, który jest również bardzo mocnym kandydatem, Biofarm. Ale tak jak mówię, każdy mecz jest ważny, musimy się skupić na kolejnych spotkaniach i osiągnąć swój cel. Bijemy się na najwyższe cele. W każdym meczu chcemy pokazać swoją siłę, na co nas stać. Zapracowaliśmy na ten finał i chcemy udowodnić, że jesteśmy we właściwym miejscu. We will play in one really, really strong group, you know, on this tournament, and I think all teams have even chances to make a good result on this tournament. Our personal goal is to try to play as best as we can in every single game, to play especially good in defense, to try to fight and to show some progress that I hope we made throughout the season. But you know, it's really hard to say something like that. I had a chance to watch most of the teams, and honestly, I think there will be four or five teams who I think can compete for these three medals. You know, beside us, for sure, Tref and this Poznań team, and WKK and Śląsk, for sure, who are really good teams with bunch of good players. You know, of course, there is Rosa and all the other teams who are not to be underestimated. But I think these five teams stood out throughout the season. Cele stawiamy sobie zawsze wysoko. W zeszłym roku zdobyliśmy tytuł Mistrza Polski. W tym roku oczywiście chcielibyśmy powtórzyć ten sukces, ale będziemy walczyć głównie o medale, a w tym turnieju już się wszystko może wydarzyć. Drużyny są naprawdę na wysokim poziomie, także walka się zaczyna od pierwszego dnia turnieju i będziemy walczyć o jak najlepszy rezultat. Faworytami tego turnieju uważam, że są drużyny z Wrocławia, zarówno WKK i Śląsk, oraz drużyny trójmiejskie, czyli my i drużyna Trefla Sopot. Uważam, że pomiędzy tymi czterema ekipami będzie się toczyć walka o medale. Oczywiście gramy o pierwsze miejsce, na razie nie myślimy o innym rozwiązaniu. Od środy zapraszam wszystkich kibiców pomorskiej koszykówki i nie tylko na zmagania koszykarzy do lat 20 w Gdyńskim Centrum Sportu i Rekreacji i w niedzielę na mecze finałowe w Gdynia Arena. Zapraszam.